No to tak, praktycznie zaczyna się gotowanie, jest czysto i sterylnie. Trochę posprzątałem, jak widać. No i powiem wam, że generalnie nastała pora obiadu, tak zareklamuję to, co jem, tego typu rzeczy. Jako że ostatnie picie piwa, przyznam się, że trochę zwiększone, no wpłynęło na tym, że zaczął mi znowu ruść śmietnik. Także jest to spowodowane różnymi rzeczami. No, kot już przyszedł. Jakimi? Kamień nerkowy. Miałem zabieg, dla tych, którzy tam nie śledzą Instagrama, no to nie wiedzą, no to powiem, że miałem 2 tygodnie temu rozbijany ESWL-em, czyli ultradźwiękami, kamień. No i byłem zmuszony, żeby pić muszę odebrać. Te chlebki sobie podaruję. Także no po tym zabiegu, krótko mówiąc, muszę dużo pić, żeby... O, nawet rzodkiewki. Proszę się... Nie, pomidorki małe. Muszę dużo pić, żeby wysikać ten kamień. Znaczy kamień bądź też resztki po tym kamieniu. Ja sobie jeszcze olej lniany doleję. Także takie rzeczy, kurczę, no muszę pić. Znaczy, brzuch mi wychodzi, to nie ze względu na jedzenie, bo jem mniej więcej tyle samo. A propos, tłuszcz dobrym nośnikiem jest... znaczy, przy okazji tłuszczu lepiej się spala te kalorie, które... Nie wiem, czy ja dobrze mówię, tak po chłopsku mówię, krótko mówiąc. Dobrze jest używać tłuszczu, mimo wszystko, tych zdrowych. Także bęben to nie tłuszcz, a woda. Wody piję bardzo dużo, jak już powiedziałem przed chwileczką, żeby udrożnić te nerki. No ale zaczynam następny stopień tajemniczenia, czyli zaczynam dociskać dietę, no znowu trawą. I ograniczam piwo. Dobra. Niegrzecznie jem i mówię. Wiem. Obraz tego, co tu widzicie, jest taki. Oto i nasze piwo, które ma 100 stopni. Dokładnie 100 stopni. Odpalam wobec tego pikawę, ustawiam ją na 75 minut. Czyli godzinę 15. I przez godzinę 15 będzie to piwo się gotować. A tak naprawdę nie piwo, a brzeczka. W tej chwili już nie zamykam garka z tego powodu, żeby pozbyć się DMS-u ewentualnego. Mogę to robić inaczej, mogę go przymknąć. O. Co spowoduje, że nie ucieknie mi temperatura z tego garnka zupełnie, a para będzie się spokojnie wydobywać. Widzę termometr, 100 stopni równe. Wiecie, z tą temperaturą żenia jest różnie, ona jest zależna od wysokości. Tutaj nad morzem ja dokładnie żyję na 125-6 metrach nad poziomem morza, więc temperatura parowania cieczy jest troszeczkę inna, ale to zupełnie inna niż w Krakowie czy gdzieś tam na południu Polski, gdzie ta wysokość jest dużo większa nad poziomem morza. To takie szczegóły, jeżeli ktoś chciałby się bawić, to tak wyglądają. Nic nie robię, niech ta brzeczka się gotuje. Na chmielę citrą 15 gramów, uwaga, zmiana, 15 gramów, nie 10, na 30 minut gotowania. Czyli jak zostaje mi 75, to nic nie robię. Jak mi zostanie 30, to wrzucam 15 gramów chmielu citra, czyli granulatu,
Dlaczego citra? Dlatego, że to jest chmiel uniwersalny, ma 12,4 alfa kwasów, przynajmniej taka informacja jest na zbiór 2015, więc szału nie ma. 2015. Simko, które mam, jest zbiór 2016, home brewing, proszę. 2016 rok, alfa kwasy 13,3. No i wydawać się by się mogło, że Simko powinno pójść zgodnie z zasadą zawartości alfa kwasów i tak dalej pierwsze. Ale pierwsza pójdzie Citra. Simko, amerykański chmiel, dla niewtajemniczonych przeczytam, o mocnym aromacie cytrusowo-żywicznym, zazwyczaj używany do chmielenia dla goryczki i dla aromatu piw górnej fermentacji, czyli chmiel uniwersalny. To samo jest z Citrą, a tu w ogóle nie mamy żadnej informacji. Zużyć do grudnia 2018. I to tyle. Taka cała informacja z Browomatora. Piło już wrze, proszę, tak mniej więcej wygląda. Czekam na przełom. Taki, wiecie, białkowy przełom. Ja nie wiem, czy on się ma tutaj z czego zbudować. Nie widzę jakichś wielkich farfocli. Właściwie żadnych. Właściwie żadnych, to są tylko bąbelki. Powietrza. No nie widzę przełomu. Niech się gotuje, niech się gotuje. My się połączymy i my się zobaczymy po obiedzie. Po obiedzie my się połączymy. Czyli na ostatnie 30 minut gotowania. Kocie, to jest trawa. Nie gustuję. A może? A może właśnie. With Lokte wrzucam na ostatnie 10 minut, jak laktozę. Żebym pamiętał. Citra, Simko, Wilflock, drożdże. Nie uwadniam, uwodnie, jak piwo będzie się schładzać. Na ostatnie 10 minut zakładam chłodnicę zanurzeniową. Przepraszam, ale kurde, jestem głodny. Wobec tego nie będę się brzydko zachowywał. Siema. Dobra, więc teraz, moi drodzy, 30 minuta. Nadchodzi Citra. Miel Citra, może coś ma do powiedzenia? Nie, nic nie mówi. No to siup. Ten głupi dziób. 15 gramów poleciało. Robi się zielono, bardzo miło. Pomożemy w rozprzestrzenianiu dobra. Niech się izomeruje. Prosz. I tak się kręci świat. Kręci się oczywiście na chmielu. Za 10 minut idzie Simko. Cześć czołem, moi kochani, nieustraszenie, nieodwracalnie zbliżanie się do końca gotowania. Zostało nam 20 minut, wobec czego chmiel pod tytułem Simko, 18 gramów. Ładny zielony kolor, bardzo przyjemny zresztą. Wędruje do gara. Przypominam, że ważymy Pale Ale, to nie jest APA, to jest Pale Ale. A więc piwo, które... No, które będzie mieć dosyć niską goryczkę, ale bardzo przyjemny aromat. Będzie niosło orzeźwienie i tak dalej, i tak dalej.
Za 3 minuty wrzucam Whirlflocka T. Whirlflock T. Czyli coś, co pozwoli nam podwyższyć klarowność tego piwa. Co do klarowności. Ja się trochę niepokoję, dlatego że nie zauważyłem przełomu. Albo mi uciekł, bo miałem tam trochę swoich zajęć. Ale raczej bym zauważył przełom, który miałby miejsce, a nie było przełomu. Obawiam się wobec tego o takie rzeczy jak opiany i tak dalej. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Piwo ma 100 stopni. Właśnie sprawdzę, czy ma 100 stopni. No miało 100 stopni całkiem niedawno. Przydałoby się ta stówka po to, żeby porządnie odparować. Po to, żeby porządnie odparować i pozbyć się ewentualnych aromatów gotowanych warzyw. 17 minut do końca, czyli 2 minuty i nastąpi zrzut Whirlflocka. 10 minut przed końcem zanurzę chłodnicę zanurzeniową. Ona tak wygląda, bo ja ją sam robiłem, na doniczce wyginałem. Najtańsza sprawa, chociaż ale tak teraz staniały, za moich czasów kosztowały 250-300. Dla mnie ważne, żeby była miedziana. Raz do roku ją kąpię w sodzie oczyszczonej. Jest w miarę efektywna. 20 minut pozwala schłodzić piwo do 21 stopni. No i tak to będzie wyglądało. Czyli mamy za sobą 75 minut, czyli godzina 15 gotowania. Piwo nadal jest jasne, widzę. Sprawdzę temperaturę. 99 stopni. No niedobrze. 99 stopni. Szesnasta minuta. Dobra, nie przedłużam. Tabletunia. Do naszego piwunia. A może na pół, co? Bo generalnie chyba na przez pół, tak? Żebym ja tu nie zrobił fuck-upu. Wystarczy przekroić tabletkę na pół i wrzucić do brzeczki na 5-10 minut przed końcem gotowania. Dobra, no jeżeli 5-10 minut, to poczekamy, dlatego że szybsze wrzucenie może zaowocować takimi skutkami, jak zdenaturować i nie spełnić swojej roli. Czyli wrzucam ją wtedy, kiedy wrzucę chłodnicę. To będzie za 5 minut, a nie zamierzam Wam zabierać tak cennego czasu, jakim jest 5 minut. A więc, moi drodzy, na ostatnie 9 minut, na ostatnie 9 minut wrzucam tabletkę i zanurzam chłodnicę zanurzeniową, po czym przygotowuję sprzęt do tego, żeby w łazience podłączyć wodę zimną, no i schłodzić piwo. Podczas schłodzenia piwa, schładzania, zajmie to 20 do 30 minut, uwodnię drożdże, czyli wrzucę tutaj wody o temperaturze 25 stopni. To jest taka szklanka z Ikejki, czyli taka w miarę doskonała miarka, ponieważ co drugi człowiek w Polsce to ma tą szklankę. Czyli dotąd mniej więcej zaleję wodą o temperaturze 25 stopni, dzięki czemu drożdże poczują się jak u siebie w domu. Kiedyś robiłem to brzeczką. One bardzo jakby rozpoczynały robotę, były bardzo pobudzone. Nie do końca to jest właściwe, ja od początku o tym wiedziałem, bo błony komórkowe drożdży w tym momencie ulegają uszkodzeniu teoretycznie, a być może i praktycznie. A ta ciepła woda spowoduje to, że o temperaturze pokojowej, tak, 20-22 stopnie, spowoduje to, że drożdże przygotują się do roboty. Zobaczę, czy nagram na powietrzenie. No, na powietrzenie, tak jak w każdym standardowym filmie. Ja nie wkładam nic do piwa. Nie używam mechanicznych sprzętów do tego służących, bo to nie ma sensu. Po prostu przelewam z pojemnika do pojemnika piwo z dosyć dużej wysokości. W ten sposób dostarczam tlen do każdej części brzeczki. Wystartuje w temperaturze 15 stopni.
startuje w takiej temperaturze fermentowania. Uważam, że jest to temperatura i tak wystarczająca do US05. One potrafią wystartować już przy 12 stopniach Celsjusza na plusie. Także startując z tej temperatury, czyli z 15 stopni, czyli takiej, jaką mam w piwnicy, taką, jaką Wy macie pewnie w piwnicy, nie nabędziemy w piwie takich niepożądanych aromatów kwiatowych, na przykład o bananowych. No jeżeli przekroczyłoby 20 stopni, naprawdę tego nie róbcie. Także nisko, jak najniżej. Teraz akurat świetna jest pogoda do tego, żeby fermentować piwa naturalnie w 15, maksymalnie 17 stopniach Celsjusza na plusie. No to ja się z Wami żegnam. 13 minut do końca. Za chwilę przystąpię do po prostu zanurzenia tej chłodnicy i wrzucenia tabletki przełamanej na pół. Mchu irlandzkiego nawodnionego już nie użyję. Sprawdzamy tabletkę. Niezniszczalna kawa. Dzień dobry. Koniec. Tak się kończą dobre sprawy. Zaczynamy cedzić piwo. No, trochę je napowietrzać. Moi drodzy, no nie przemęczam się, oszczędzam kręgosłup i mniej więcej w ten sposób staram się mniej więcej w ten sposób staram się właśnie napowietrzać brzeczkę. W tej chwili, tak, po pierwsze napowietrzamy brzeczkę, po drugie staramy się osad zimny, osad stały nie wpuścić do piwa, ponieważ on nie wpływa dobrze na założenia, na fermentację. Wiem, że mnie całego nie widać, ale no chciałbym, żebyście zobaczyli wiadro. Wiadro jest ważniejsze ode mnie. Trochę zmniejszę napływ. Piwo ma kolor ładny, nazwałbym go lekko pomarańczowy, jednak nie cytrusowy, aczkolwiek tutaj w sitku jest cytrus. Ciekawy jestem jak trafimy w wydajność, czyli jaki będzie baling do litrażu. Tu już trzeba być ostrożny, więc wszystko jest wyczyszczone i wysterylizowane. Ja tutaj pomogę. I tak będzie osad. Tego nie unikniemy. Aromat jest ładny i tak się kończy, krótko mówiąc, ważenie. Jest cały dzień w plecy. Trochę przesadzam. Zacząłem chyba o godzinie około 12, ja wiem, 5 godzin. Metodą tradycyjną, nie recyrkulacją, aczkolwiek piwo, krótko mówiąc, lekkie, tak? Każde cięższe piwo wysładzalibyśmy dłużej. Jak się napełni, zadaję drożdże, które są tutaj nawodnione. Chłopaki. Nalałem, jak mówiłem. Sprawdziłem temperaturę w piwnicy. Ej, niepokoi mnie trochę, bo jest 11 stopni, ale owinę kocem wiadro. Myślę, że sama fermentacja podniesie o stopień, półtora temperaturę wiadra.
plus kocyk, także będzie tak 12-13 stopni, może 14 w porywach, trochę zimno. Pozwolę temu wiadru dzisiaj pobyć do późnego wieczora w domu, ażeby drożdże poczuły się jakby komfortowo i rozpoczęły pracę, no a potem zniosę wiaderko do piwnicy. Zniosę wiaderko do piwnicy i będą sobie fermentować 10 dni już na dole. Dziękuję Wam za wytrwanie do końca, do ostatniego odcinka. Ja popiłem Henryka, następnego zresztą. Nie do końca trafiłem, 12 BLG. Nie jestem zadowolony. 12 Brixów, czyli już więcej BLG. Ale okej. Takie niech to pozostanie między nami. Takie, rozumiecie, pale. Pozdrawiam Was. Do następnego piwa. Już niedługo kolejne ważenie. Tym razem ciemne. Milk Stout.